Szanowni Państwo, serdecznie witam Państwa na konferencji zdalnej Technologie a nowe wyzwania edukacyjne, realizowanej przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Na początku chciałem podziękować władzom Samorządu Województwa Mazowieckiego za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz poprosić o zabranie głosu panią marszałek Elżbietę Lanz, członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz pana dyrektora Mirosława Krusiewicza, dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Szanowni Państwo, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów kolejny raz organizuje konferencję. Tym razem jest to konferencja online. Technologie, a nowe wyzwania edukacyjne. Tym razem w czasie bardzo trudnym, w czasie pandemii, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Cieszymy się, że przyjęli Państwo zaproszenie na tę konferencję. Mam pewność, że zarówno ciekawe wykłady, jak i szkolenia, jak i możliwość uczestniczenia w warsztatach w tej nowej, nowoczesnej formie online sprawi, że będziemy dla Państwa interesujący i pomocni. Kochani, w tym trudnym czasie nowe wyzwania. Oczywiście Ośrodek Edukacji już wcześniej pracował w nowych technologiach, promował nowe technologie i okazuje się, że teraz są jak najbardziej przydatne. Jestem pewna, że to spotkanie, może niestandardowe, może trochę inne, sprawi, że poczujecie Państwo, że znów jesteśmy razem, że sprawimy, że te nowinki, nowe informacje, ta aktywna pomoc naszego ośrodka będzie wyraźnym wsparciem w nauczaniu online. I zachęci Państwa również do tego, żebyście w sposób nowoczesny, bardzo atrakcyjny przekazywali wiedzę swoim uczniom. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkich uczestników konferencji organizowanej przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Konferencji pod tytułem Technologia, a nowe wyzwania edukacyjne. Witam wszystkich Państwa dyrektorów, nauczycieli. No i szczególnie gorąco witam również organizatorów tej konferencji, pracowników ośrodka pod przewodnictwem pana dyrektora, pana doktora Jana Wierzbickiego. Szanowni Państwo, czasy mamy bardzo trudne. Dla oświaty są trudne. Jesteśmy cały czas pod wpływem reformy oświatowej, reaktywowanie szkolnictwa zawodowego, likwidacja gimnazjów, tworzenie nowych programów nauczania i wiele, wiele jeszcze innych zmian, czego wszyscy nauczyciele, dyrektorzy doświadczają. Natomiast wymagania są bardzo duże. Wymagania władz oświatowych, wymagania organów prowadzących, wymagania rodziców. No i w tym całym zamieszaniu gdzieś musimy się odnaleźć, a więc czasy mamy bardzo trudne. Chciałbym powiedzieć, że Samorząd Województwa Mazowieckiego w swojej strategii rozwoju oświatę stawia na bardzo wysokim miejscu. Naszą placówką doskonalenia jest Ośrodek Edukacji i jeszcze kilkadziesiąt innych jednostek bardzo trudnych o znaczeniu regionalnym, które staramy się wspierać organizacyjnie i finansowo jako samorząd województwa. Samorząd oprócz tej strategii nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie stara się wpływać na jakość naszej mazowieckiej oświaty, wymyślając i znajdując środki finansowe na różnorakie ważne dla naszych uczniów, dla nauczycieli
projekty edukacyjne. Od wielu lat departament, którym kieruję, realizuje projekty stypendialne, projekty dla uczniów szkół ogólnych, ale również i projekty stypendialne dla uczniów szkół zawodowych. A więc wiele tysięcy uczniów, najlepszych, najzdolniejszych, ma szansę wsparcia finansowego poprzez stypendium. Warto również zaznaczyć i wspomnieć o dwóch projektach bardzo ciekawych, które są taką odpowiedzią na tą reformę systemu oświaty, ale również na to, co się wydarzyło w ubiegłym roku, a więc odpowiedzią na pandemię, odpowiedzią na to, aby ta oświata można było w sposób jakiś trochę inny docierać do uczniów, a więc mam na myśli nauczanie zdalne. Wspomnę o dwóch projektach. Jeden program to jest Mazowiecki Program Przygotowania Szkół Nauczycieli Uczniów do Nauczania Zdalnego. Projekt 35 milionów, Regionalny Program Operacyjny, program pozakonkursowy, dzięki któremu 236 szkół ma możliwość otrzymania sprzętu komputerowego, laptopy, tablety, ale również do tego nauczania zdalnego, ale również komputery stacjonarne, drukarki, monitory, projektory, tablice interaktywne, a więc coś, co jest w dzisiejszych czasach uważane za tą nowoczesność. I jeszcze drugi projekt wart 120 milionów, duży projekt, również środki unijne, regionalny projekt, program operacyjny, wsparcie szkół zawodowych. I tutaj głównie mają szansę szkoły zawodowe, powiaty, które są organami prowadzącymi dla tych szkół uzyskania pomocy na utworzenie, na odtworzenie pracowni szkół, pracowni zawodowych. Szanowni Państwo, to jest działalność taka bardzo, bardzo pokrótce samorządu województwa mazowieckiego, natomiast naszą placówką doskonalenia jest Ośrodek Edukacji Informatycznej. Panu dyrektorowi Janowi Wierzbickiemu może nie bardzo wypada pochwalić się samemu. Ja natomiast z całą odpowiedzialnością twierdzę, że nasze placówki, a więc Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, nasze MSTD, nasze biblioteki pedagogiczne, to jest nowoczesność, to jest zaangażowanie nauczycieli, to jest inicjatywa w wielu programach i projektach i takich wojewódzkich, i krajowych, i również zaangażowanie w projekty w formie lidera lub partnera w projekty zagraniczne. Warto kilka tutaj takich tych projektów wymienić. Jakieś konkursy, chociażby historia zapisana w obrazie z technologią w świat nauki, ale również i pracownia, którą ośrodek dysponuje, pracownia steamowa, bardzo nowoczesna, przyrodnicza pracownia, gdzie można po prostu tutaj szlifować swoje umiejętności jako nauczyciele, jako również dyrektorzy. Ośrodek uczestniczy również w projektach proponowanych przez Ministerstwo Edukacji, no, lekcja, tak, Enter, bądź inne jakieś wyzwania, no bo musi te plany edukacyjne ministerstwa realizować. Szanowni Państwo, chyba wystarczy już tej informacji. Nie chciałbym Państwu zabierać za dużo czasu. Dziękuję za
za to, że mogłem te kilka zdań do Państwa wypowiedzieć. Życzę dobrego tutaj odbioru tej konferencji. Mam nadzieję, że te zagadnienia, które zostały Państwu zaproponowane, na pewno zostaną wykorzystane i będą przydatne w pracy codziennej. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie powitać Państwa na konferencji zdalnej Technologie a nowe wyzwania edukacyjne, która jest organizowana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej Zastosowań Komputerów w Warszawie wraz z samorządem województwa mazowieckiego. Ta konferencja jest w pewnym sensie substytutem konferencji, które do tej pory realizowaliśmy w sposób stacjonarny w kolejnych delegatorach Urzędu Marszałkowskiego w województwie mazowieckim. Ze względu na pandemię nie jesteśmy w stanie tym razem do Państwa przyjechać i realizować takiej konferencji w sposób stacjonarny. Pandemia pokrzyżowała plany, ale myślę, że ta konferencja wynagrodzi to w pewnym sensie. Jej nazwa, Technologia, nowe wyzwania edukacyjne, myślę, że jest w obecnym czasie bardzo adekwatna. Nowe wyzwania edukacyjne. Tak, pandemia stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania edukacyjne. Szkoły znowu pracują w trybie zdalnym i musimy się w tej rzeczywistości odnaleźć. Dlatego też organizujemy tę konferencję i chcemy przedstawić na niej Państwu, jak w najlepszy sposób można realizować różnego rodzaju lekcje z wykorzystaniem najnowszych technologii i realizować je w sposób właśnie zdalny. Jakie wykorzystywać narzędzia, jak przygotować się do lekcji, jak realizować materiał, jak oceniać uczniów. To są wszystko wyzwania tych czasów, w których obecnie żyjemy. Konferencja będzie składała się, tak jak zawsze, z części wykładowej oraz części warsztatowej. Bardzo serdecznie dziękuję za tak liczne zgłoszenia na tę konferencję, co potwierdza nasz przekonaniu, że jest ona niewątpliwie bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję wszystkim dyrektorom, delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za pomoc w organizowaniu tejże konferencji i władz Mazowsza za też pomoc i ogólną pomoc ośrodkowi też w tych trudnych czasach. Proszę Państwa, musimy przebrnąć, mówiąc już tak dosyć kolokwialnie, ten okres. Natomiast na pewno zostawi on po sobie coś ważnego, mianowicie przyzwyczai nas też do pracy zdalnej, która niewątpliwie nie zniknie w całości. Obecna cywilizacja technologii komputerowych zobligowuje nas do pracy zdalnej, do pracy z technologiami na co dzień. Tak więc jak już wrócimy w pełni do szkół, działając stacjonarnie, na pewno wiele elementów będziemy mogli nadal wykorzystywać zdalnie, które będą z korzyścią dla edukacji, dla uczniów i dla nas wszystkich. Świat po części dzięki technologiom staje się już jedną małą, można powiedzieć, wioską. I dlatego też wykorzystanie tej technologii jest szalenie tutaj ważne i istotne. Serdecznie dziękuję za liczne zgłoszenia i życzę miłego udziału w tej konferencji i wyniesienia wiele cennych informacji i doświadczeń. Dziękuję bardzo. Dobrze, zakończyliśmy część oficjalną. Dziękujemy naszym tutaj przedstawicielom władz samorządowych, bo jak pewnie Państwo się zorientowaliście, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów to samorządowa jednostka doskonalenia nauczycieli z Mazowsza. My oczywiście zaprosiliśmy dzięki technologii osoby z całego kraju, natomiast musimy tutaj wyjaśnić te pewne szczegóły związane z warsztatami, z zapisem, z zaświadczeniami. Otóż z zaświadczeniami jest tak, że link do zaświadczeń podamy w trakcie tego spotkania dzisiejszego. Zaświadczenia będą zabezpieczone hasłem, tak żeby każdy mógł sobie pobrać ten plik, wpisać hasło, wpisać swoje dane. Co do warsztatów, słuchajcie Państwo, to jest tak, że my realizujemy zadania na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym te osoby, które zapisały się na spotkanie przez platformę szkoleń ośrodka, otrzymają możliwość udziału w warsztatach. Pozostałe osoby spoza województwa mazowieckiego niestety nie mamy takiej możliwości. Dorota Janczak o nauczaniu hybrydowym, kształceniu mieszanym i edukacji zdalnej, a może o edukacji zdalnej, przy edukacji zdalnej.
Oddajemy głos Dorocie. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Dorota Janczak i jestem kierownikiem pracowni dydaktyki cyfrowej w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Dzisiejsze wystąpienie zatytułowałam tak, że jest ono jednocześnie pytaniem. Nauczanie hybrydowe, kształcenie mieszane czy edukacja zdalna? Bo tak jak zapewne Państwo, trochę się zastanawiam, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Ale może nawet nie najbliższej, bo tak mi się zdaje, że nasza przyszłość, także ta edukacyjna, ulegnie zmianie. I myślę, że edukacja nie będzie taka jak do tej pory. Ale to pytanie nie dotyczy tylko tego zastanawiania się, co nas czeka, ale także co rozumiemy pod tymi terminami. Okazuje się, że różnie te terminy są rozumiane, dlatego dzisiaj chciałabym zacząć od tego, żeby przedstawić definicje, różne rozumienie właśnie tych terminów, pokazać, jakie są różnice między nimi, żeby takiego dokonać troszkę porządku terminologicznego. Ale chciałabym też troszeczkę więcej o tych formach kształcenia powiedzieć, a właściwie powiedzieć o doświadczeniach, które można zaobserwować na świecie, tak żebyśmy my, polscy nauczyciele, poznali te doświadczenia i potrafili z nich wyciągnąć wnioski, potrafili z nich wyciągnąć dla siebie potrzebne informacje takie, żeby zaadoptować być może niektóre z nich do naszych polskich warunków. Okazuje się, że te terminy nie tylko dla nas są czasami zagadką, nie tylko dla nas są czasami problemem w interpretacji, bo także profesorowie, eksperci między sobą dyskutują, co rozumiemy przez co. Te terminy też są różnie tłumaczone, różnie wyjaśniane. Ja zacznę od edukacji zdalnej, bo chyba to jest najłatwiejsze do wyjaśnienia. Bo jest to po prostu edukacja z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. No ale problem pojawia się wtedy, kiedy kojarzymy edukację zdalną, przyrównujemy jeden do jednego z nauczaniem online. No niestety, ale edukacja zdalna nie zawsze jest nauczaniem online, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że edukujemy za pomocą transmisji telewizyjnej albo na przykład korespondencji, wysyłamy materiały za pomocą tradycyjnych maili. No i taka sytuacja miała jeszcze niedawno miejsce w naszych polskich szkołach, czy może wśród naszych polskich uczniów. Znowu, jeśli myślimy o nauczaniu online, no to czasami w sieci krąży taki mem, myślimy o tym troszkę jak o seansie spirytystycznym, dlatego że wywołujemy naszych uczniów tak jak duchy z zaświatów. No i tutaj też trzeba pamiętać, że nauczanie online to nie tylko spotkania synchroniczne, czyli nie tylko komunikacja, która opiera się na takich spotkaniach w umówionym czasie rzeczywistym, kiedy to nauczyciele, uczniowie wiedzą, że teraz jest ten czas, ten moment na spotkanie online, bo nauczanie online to także nauczanie asynchroniczne, czyli wtedy możliwe, kiedy nie musimy się spotykać w określonym czasie, ale też mamy możliwość nauki w dowolnym momencie, czyli decydujemy my jako uczniowie, kiedy i czego będziemy się uczyć. Należy o tym także pamiętać. Ok, to przejdźmy do następnego terminu. Kształcenie mieszane. No tutaj będzie jeszcze więcej problemów, bo kształcenie mieszane to z angielskiego blended learning. Okazuje się, że nawet tłumaczenie tego pojęcia blended learning na język polski jest różnorodne, bo możemy mówić o kształceniu mieszanym, możemy mówić o nauczaniu komplementarnym, nawet o nauczaniu hybrydowym. Myślę, że właśnie kształcenie mieszane chyba jest najlepszym tłumaczeniem, stąd właśnie z niego korzystam. No i potem definicja. No, najwięcej definicji znajdziemy, jeżeli będziemy myśleć o uczeniu się studentów na uniwersytetach, a mi zależało na takiej definicji, która będzie dotyczyła uczniów szkolnych. To jest to, co tutaj prezentuję na slajdzie, właśnie dotyczy edukacji szkolnej. Okazuje się, że dwoje naukowców jeszcze w 2012 roku spróbowali, obserwując różne sposoby podejścia do tego rodzaju kształcenia,
stworzyć definicję. No i co się w tej definicji znalazło? Co tu jest ważne? Przede wszystkim, że jest tu mowa o tym, że jest to zorganizowany proces. Proces oczywiście edukacyjny. Ale w tym procesie ważne jest, że uczeń choć częściowo uczy się online. Ale kolejna ważna rzecz, już nie zawsze widoczna w każdej definicji, to to, że uczenie to opiera się na kontroli, na pewnych elementach kontroli po stronie ucznia. Czyli mowa jest tutaj o kontroli nad czasem, nad miejscem, wreszcie nad tempem uczenia się, czy też ścieżką. No i teraz to uczenie oczywiście przebiega częściowo online, a częściowo poza domem, czyli w szkole. No tutaj w tej definicji jest to tak fajnie nazwane, chociaż w części w nadzorowanym miejscu poza domem, ale w większości przypadków chodzi po prostu o szkołę, ale żeby definicja była wystarczająco rozszerzona i obejmowała na przykład uczenie się w muzeum czy na wycieczce szkolnej, to w ten sposób została sformułowana. I teraz ci sami naukowcy, obserwując to różne podejście do kształcenia mieszanego, postanowili zaobserwować różne modele, nie tylko zaobserwować, ale także je opisać i przedstawić. I te modele właśnie teraz też Państwu przedstawię króciutko. Te modele, które funkcjonują w szkołach podstawowych, ale nie tylko, opierają się głównie na rotacji. Pierwszy z tych modeli to rotacja między stanowiskami. Station rotation po angielsku. To, co widzimy tutaj, to jest taki schemat sali lekcyjnej, w której znajdziemy trzy stacje. Przy każdej z tych stacji przebiega inny sposób uczenia się. Klasa, chodzi o uczniów, jest podzielona na, przynajmniej na trzy grupy, na pewno na tyle grup, ile jest stanowisk. Załóżmy, że to będą trzy stanowiska i trzy grupy. I te grupy wędrują od jednego stanowiska do kolejnych, tak żeby każdy z uczniów przeszedł przez wszystkie te stanowiska. Co jest ważne? Jedno z tych stanowisk na pewno będzie się opierało na pracy online, czyli tutaj są wykorzystywane nowe technologie, komputery, inne urządzenia, połączenie z internetem i oczywiście specjalne oprogramowanie, które pozwoli uczniom samodzielnie zdobywać pewne umiejętności, pewną wiedzę. Oczywiście nie wszystko da się w ten sposób, nie wszystkiego da się nauczyć, ale tutaj wykorzystywane są te narzędzia i te metody i te zakresy materiałów, które są odpowiednie do uczenia się online. Druga grupa w tym czasie będzie przy stacji nauki we współpracy. I tutaj widzimy, że stawiamy na współpracę między uczniami, uczenie się od siebie nawzajem i takie zadania, kiedy ta współpraca rzeczywiście przynosi korzyści. I w tym czasie nauczyciel spotyka się z kolejną grupką, już wiele mniejszą niż cała klasa, po to, żeby pracując, proponując uczniom różne zadania, mieć możliwość takiego bliższego przyjrzenia się, jak pracuje się tym uczniom, jakie mają problemy, jakie mają możliwości. Ten kontakt jest taki troszeczkę bardziej zindywidualizowany. To znaczy, że czas nauczyciela jest zaoszczędzony wtedy, kiedy część grupy pracuje przy innych stacjach i tutaj nauczyciel może poświęcić więcej tego czasu na to, żeby zaobserwować, co się dzieje z każdym uczniem. No tu jeszcze warto zwrócić uwagę na tego zielonego ludka, który pojawia się w lewym dolnym rogu. To jeżeli spojrzymy do legendy, jest reprezentacja asystenta, który no jak wiemy w polskich szkołach, tak samo jak zielone ludki, jest trudny do spotkania. No możemy sobie jeszcze pomyśleć o tym, że takim asystentem w polskiej szkole może być na przykład nauczyciel wspierający. Niektórzy dyrektorzy w ten sposób sobie radzą i rzeczywiście w młodszych klasach pojawia się dodatkowy nauczyciel. Ale w tych szkołach, w których zostało to zaobserwowane, ten asystent nie był w ogóle nawet nauczycielem, bo to nie musi być wykwalifikowany nauczyciel, to jest bardziej osoba, która dba o porządek, dba też o takie dobre samopoczucie uczniów w klasie. No ale ja tutaj tylko tak podpowiadam, jak mogłoby to wyglądać w polskich szkołach. I kolejny model, rotacja między pracowniami. To, co tutaj widzimy na schemacie, to są cztery pracownie. Jedna z nich to jest pracownia komputerowa. Tutaj zobaczmy, nawet nie ma nauczycieli, tylko właśnie asystenci. Oni opiekują się uczniami, którzy znowu zdobywają takie proste, nazwijmy to proste umiejętności, takie jak na przykład czytanie czy liczenie,
które rzeczywiście można zdobyć pracując ze specjalnymi programami, które to ułatwiają. A w innych salach dzieci spotykają się już z nauczycielami. Jest mowa o nauczaniu bezpośrednim i tutaj są różne przedmioty, bo to mogą być przedmioty przyrodnicze, mogą być humanistyczne, może być matematyka. I teraz całe klasy czy całe grupy przechodzą z jednej pracowni do kolejnej i ważne jest, że w tej pracowni komputerowej, kiedy uczą się online, to nauczanie online jest bardzo związane z tym, co się dzieje w pozostałych salach. To nie jest takie zostawione sobie, tutaj się uczycie, proszę bardzo, tylko rzeczywiście to wszystko jest połączone w jeden duży plan i to nauczanie, które odbywa się w pracowni komputerowej, jest powiązane z nauczaniem bezpośrednim przy obecności nauczyciela. Oczywiście w polskiej szkole też można próbować pokusić się o zastosowanie takiego modelu, chociażby kiedy zaplanujemy, nawet jako nauczyciele, nie korzystając już z tej opcji asystenta, zaplanujemy niektóre lekcje w sali komputerowej. Wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że mamy odpowiednie narzędzia, mamy fajne pomysły na to, żeby uczniowie pouczyli się przy komputerach. Kolejny sposób na to, żeby uczyć wykorzystując kształcenie mieszane, to nauczanie odwrócone. No i ten model jest chyba najbardziej popularny i znany w polskich szkołach, bo wszyscy słyszeli o flipped classroom, nauczanie odwrócone, lekcja odwrócona. Główna idea polega na tym, że tutaj to odwrócenie polega na tym, że najpierw zaczynamy jakby od pracy domowej, czyli pracujemy w domu, tutaj przebiega uczenie się online. Zwykle skupia się na takim uczeniu materiału teoretycznego, czyli te wszystkie wykłady, które pojawiłyby się w klasie, są przeniesione do domu. To mogą być wykłady, to może być lektura różnych materiałów, mogą być też ćwiczenia, żeby coś lepiej zrozumieć. To wcale nie musi być taka czysta teoria, ale ważne jest, że po tej części, kiedy zapoznamy się z teorią, uczniowie przychodzą do szkoły i będąc w klasie z innymi uczniami i oczywiście z nauczycielem, próbują tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Czyli tutaj się skupiamy na ćwiczeniach praktycznych, na pracy z projektami. Wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebna jest pomoc nauczyciela, potrzebna jest pomoc kolegów, to spotykamy się, żeby pracować i wykorzystywać to, czego się nauczyliśmy w praktyce. Kolejny model, znowu rotacja, tym razem rotacja indywidualna. No tutaj, jak widzimy na tym schemacie, to już w ogóle dochodzi do zupełnej reorganizacji szkoły. Po prostu nawet architektonicznie jest to inaczej rozwiązane. Bo widzimy tutaj główną pracownię komputerową z wieloma komputerami. Widzimy też asystentów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem, nad spokojem, pomagają oczywiście w miarę potrzeby. Czyli tu uczniowie samodzielnie, korzystając z odpowiednich narzędzi, to też trzeba wiedzieć, że te narzędzia, te programy rzeczywiście ułatwiają uczenie się, bo przedstawiają natychmiastową informację zwrotną, czyli uczeń wie, kiedy coś dobrze zrobił, kiedy źle. Możemy też gromadzić informacje o tym, jak przebiega proces uczenia się za pomocą tych odpowiednich narzędzi, nowych technologii. I dzięki temu, że tutaj uczniowie pracują samodzielnie, to nauczyciele mogą się spotykać z mniejszymi grupkami uczniów, tak jak tu widać wokoło, to są mniejsze salki. I na przykład, kiedy przy tej samodzielnej nauce pojawia się jakiś problem, to nauczyciel już wie o tym problemie, bo korzysta z nowych technologii, więc ta informacja zostaje mu przekazana w dosyć prosty sposób. I może dochodzić do takich spotkań nazywanych interwencjami. Widzimy tutaj 5:1, czyli jeden nauczyciel, 5 uczniów. Wtedy dopiero wchodzi nauczyciel, pomaga, tłumaczy dodatkowo, wyjaśnia, być może rozmawia, sprawdza, na czym polega problem. Planowane są też seminaria, też z mniejszą grupą uczniów. Po prawej stronie schematu widzimy nauczanie bezpośrednie. Ono też się pojawia. Nie wszystko wiemy, że nie wszystko możliwe jest do nauczenia się przy pomocy komputera. Ale mamy też miejsce, oprócz tego nauczania bezpośredniego, mamy też miejsce na to, żeby uczniowie pracowali w grupach nad projektami. Ale tu jest jeszcze jeden nowy element, to co się pojawia na dole, w prawym dolnym rogu, trener indywidualny. I tu wracamy do tego ważnego punktu definicji kształcenia mieszanego, kiedy była mowa o tym, że
Uczeń także uczestniczy w planowaniu tego, czego będzie się uczył, bo teraz zasiada z trenerem indywidualnym, wspólnie decydują na przykład, czego będzie się uczeń uczył w danym tygodniu i co będzie dowodem na to, że te umiejętności osiągnął. Potem jest też razem z tym trenerem troszeczkę z tych umiejętności, z tej wiedzy rozliczanych. No, tak jak wspomniałam, tu już jest zupełnie reorganizacja pracy szkoły, ale myślę, że warto wiedzieć o takich rozwiązaniach. Być może komuś przynajmniej jakieś elementy tego rozwiązania uda się wprowadzić do naszej polskiej szkoły. To teraz przejdźmy do nauczania hybrydowego. Ja wspomniałam o tym, że kształcenie mieszane czasem jest też tłumaczone właśnie na taki termin, więc tutaj trzeba bardzo uważać, bo rzeczywiście nauczanie hybrydowe i kształcenie mieszane mają takie parę podobnych cech, ale co je najbardziej odróżnia? Jeśli myślimy o blended learningu, o kształceniu mieszanym, to myślimy o tym, że zasoby, które nam dostarcza internet, ta nauka online, są po to, żeby uzupełnić to, jak uczeń uczy się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. W przypadku nauczania hybrydowego ta nauka zdalna, ta nauka online ma zastąpić ten kontakt bezpośredni z nauczycielem. I to jest właśnie ta główna różnica. Czyli tutaj chodzi o taką sytuację, kiedy musimy kontakt bezpośredni twarzą w twarz zastąpić, wykorzystując nowe technologie. Wtedy będzie mowa o nauczaniu hybrydowym. I jeśli chodzi o nauczanie hybrydowe, to mamy do czynienia z różnymi rodzajami organizacji takiego kształcenia. I znowu chciałam przedstawić kilka modeli. Myślę, że te modele to już rozpoznacie Państwo. Zacznę od tego, który chyba u nas też pojawił się jako pierwszy. Mianowicie model nauki synchronicznej w oddzieleniu. To jest taka sytuacja, że część uczniów znajduje się w klasie, niektórzy nie mogą dotrzeć do klasy i wtedy oni dołączają do niej za pomocą narzędzi online. Zwykle to były kamerki internetowe, czy na przykład telefony komórkowe, które też takie kamery posiadają. Czasami było to połączenie tylko głosowe. Były też sytuacje, że po prostu nauczyciel udostępniał przez internet ekran swojego komputera i to, co widzieli uczniowie na lekcji w klasie, na przykład na dużym ekranie w sali, czy to za pomocą projektora, czy tablicy interaktywnej, też widział uczeń i oczywiście to jeszcze było dodatkowo wspomagane głosem nauczyciela i też głosem kolegów z klasy. To jest jedno z rozwiązań, jeden z modeli i taki właśnie na początku spotkaliśmy. Inny model to model częściowego otwarcia, w którym to część uczniów uczy się w szkole, a reszta uczy się online. To znaczy, że to może oczywiście różnie przebiegać, u nas też to różnie wyglądało, bo może być tak, że klasy 4-6 czy 4-8 uczą się online, a młodsze klasy uczą się w klasie. Może to wyglądać też tak, też na świecie to było rozwiązywane na przykład w ten sposób, że rodzice decydowali, które dzieci przyjdą do szkoły, a które będą się uczyły w domu. I to mogło dotyczyć jednej klasy, jednego zespołu. I na przykład te osoby, które nie miały dostępu do internetu, nie miały dostępu do sprzętu albo z innych powodów nie mogły uczyć się w domu, przychodziły do szkoły, a inne osoby uczyły się w domu. To jest właśnie ten model. No i trzeci model, tym razem znowu model rotacyjny, popularna jest ta rotacja. Tutaj wyobraźmy sobie, że szkoła zostanie podzielona na dwie grupy, grupę A i grupę B. I trzeba zrobić tak, że kiedy grupa A pojawia się w szkole, to grupa B uczy się w domu i one się nie spotykają. Teraz oczywiście można się zastanowić, kto będzie należał do grupy A, a kto będzie należał do grupy B. I to może być w ten sposób, że wszystkie siódme klasy są w grupie A, a wszystkie szóste w grupie B. Można też podzielić to, nie wiem, siódma AB jest w pierwszej grupie, BC w drugiej. A można też wyobrazić sobie taką sytuację, że jedna klasa siódma będzie podzielona na połowę i pół klasy będzie się uczyła w domu, pół klasy będzie się uczyła w szkole. Oczywiście to wszystko jest związane z jakimiś plusami, minusami, ale też na pewno trzeba brać pod uwagę takie rozwiązania organizacyjne, które sprawdzą się w danej szkole, w danej placówce. Ważne jest też, w jaki sposób dochodzi do tej rotacji, bo to może być tak, że
ta grupa A pojawia się w różne dni tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek, takie były na przykład przykłady. Poniedziałek, wtorek grupa A, czwartek, piątek grupa B, a środa to był taki moment, żeby nauczyciele mogli wspólnie opracować plan dalszego działania. Można też było zobaczyć takie przykłady, kiedy to rano pojawia się jedna grupa, po południu pojawia się druga grupa, czyli różne godziny. Mogą być też różne tygodnie. Jeden tydzień jedna grupa pojawia się w szkole, drugi tydzień pojawia się kolejna grupa. Także na pewno tu chodziło o to, żeby naprzemiennie pojawiały się różne grupy w szkole. Jak pomyślimy o tym nauczaniu hybrydowym, ale także kształceniu mieszanym i w ogóle edukacji zdalnej, to warto też pomyśleć o kluczowych elementach idealnego środowiska uczenia się. Te kluczowe elementy pojawiają się na pewno w kształceniu mieszanym, ale myślę, że dobrze pamiętać o tych elementach, myśląc w ogóle o organizacji nauczania, które chociaż częściowo dotyczy nauki online. Co tutaj zauważono? Że to uczeń jest odpowiedzialny za uczenie się. No, oczywiście tak powinno wyglądać nauczanie, uczenie się w szkole, także na co dzień, nie tylko przy pracy online. I to jest, jak widzimy dzisiaj, jakby kwintesencja uczenia i nauczania. Uczeń jest odpowiedzialny, ale też decyduje o nim. No, tutaj to nie jest takie proste, ale rzeczywiście ta odpowiedzialność powinna się wiązać także z decyzyjnością. Następna rzecz, takie dążenie do mistrzostwa, czyli uczeń przechodzi do następnego etapu nauki wtedy, kiedy jest mistrzem w tym etapie, na którym teraz jest. Czyli wyobraźmy sobie nauczanie w zakresie 10, dodawanie, odejmowanie w zakresie 10. No i teraz tak, dopóki perfekcyjnie uczeń nie dodaje, nie odejmuje w zakresie 10, to nie idziemy dalej. Dotąd ćwiczy, uczy się, kiedy opanuje tę umiejętność na tyle dobrze, żeby przejść dalej. Oczywiście to trzeba odpowiednio przygotować szkołę na to, żeby w ten sposób myśleć o nauczaniu, ale wiemy, że jak dużo problemów się wiąże z tym, kiedy właśnie przejdzie się do następnego etapu, a nie osiągnie się mistrzostwa na tym poprzednim. Wszelkie problemy, szczególnie właśnie w takich przedmiotach jak matematyka, to nawarstwianie się problemów potem niestety skutkuje tak, a nie inaczej. Kolejna rzecz, na którą zwrócono uwagę, to to, że uczeń dostaje to, czego potrzebuje i w tym momencie, kiedy tego potrzebuje. No to przede wszystkim my musimy wiedzieć, czego potrzebuje uczeń, no i też ten moment wyłapać. I tutaj znowu nowe technologie się przydają i też tak, to, co widzimy w kształceniu mieszanym, ten czas dla nauczyciela, żeby obcować bardziej indywidualnie z każdym uczniem. No oczywiście wykorzystywać różne narzędzia, żeby zbierać informacje o uczniu i żeby można dokonać tej interwencji wtedy, kiedy jest to potrzebne. No ale też kolejna ważna rzecz, wartościowe kontakty. To na to też trzeba bardzo kłaść nacisk. I chodzi o te kontakty uczniów między sobą, ale także nauczyciela z uczniami. Znowu, przy chociażby kształceniu mieszanym jest to możliwe, bo te kontakty są takie bardziej zindywidualizowane. I wtedy mamy możliwość dostrzeżenia każdego ucznia, poznania go i w związku z tym kontakty są bardziej wartościowe. Ja pozwoliłam sobie znaleźć kolejny cytat, to też jest cytat z mema, który krąży w internecie, że prawdziwy sukces nauczyciela to, gdy uczeń siedzi na jego lekcji, bo chce, a nie musi. No i teraz dzisiaj przy edukacji online wyraźnie widzimy, jak to jest ważne, bo w tym momencie to, żeby uczeń uciekł z naszej lekcji, jest tak proste, to już nawet nie kliknięcie, to już jest poza naszą kontrolą. Jedyne, co nam zostaje, to właśnie zainteresowanie, zaangażowanie naszego ucznia, czyli tak naprawdę przygotowanie się do zmian, które czekają nas teraz, które otaczają nas teraz, ale tak mi się wydaje, że pozostaną z nami. Dlatego już chyba jesteśmy wszyscy przekonani, że powinniśmy coraz częściej stosować inną metodykę, inne planowanie pracy.
takie typy zadań, które stawiają na aktywność, na samodzielne zdobywanie wiedzy, na odpowiedzialność ucznia. Dlatego nauczyciel przestaje być tym głównym źródłem wiedzy, a staje się przewodnikiem, staje się osobą, która motywuje, która inspiruje, która angażuje, bo odpowiedzialność ma być po stronie ucznia. Jeżeli tego nie będzie, to to nie będzie uczenie się, tylko to będzie udawanie, że się uczniowie czegoś uczą. W związku z tym też musimy postawić na inną dynamikę lekcji, na inne sposoby interakcji, także wtedy, kiedy pracujemy online. Bo jeżeli nie będziemy intrygować, nie będziemy zachęcać do współpracy, do na przykład współprowadzenia zajęć, nie będziemy stawiać na odkrywanie, to możemy stracić naszego ucznia. No i tutaj niestety troszeczkę to wszystko wiąże się z inną organizacją pracy szkoły. No dzisiaj też taką inną organizację pracy mamy. I to jest właśnie to, z czym chciałabym Państwa zostawić po tym moim wystąpieniu. I zachęcam do skorzystania z kolejnych wystąpień i oczywiście warsztatów i seminariów, bo tam będzie mowa więcej o tym, jak konkretnie i praktycznie wykorzystać nowe technologie do tego, żeby uczyć lepiej i bardziej efektywnie. A teraz już dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że wystąpienie Doroty Jańczak Państwu się podobało. Jeśli macie do niego jakieś dodatkowe pytania, Dorota jest na czacie, chętnie odpowie na pytania związane z tematem wystąpienia. Mam nadzieję, że te wszystkie jakby aspekty związane z przesyłaniem linków na warsztaty za chwilę zostaną rozwiązane. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Ludzie pracują, żeby dosłać te gdzieś zagubione linki. A teraz przechodzimy dalej do kolejnego wykładu. Zanim to nastąpi, mam do Państwa pytanie. Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, dlaczego komórki są małe? Ale nie chodzi mi o komórki, czyli telefony, tylko o te komórki, z których składają się organizmy. Jeśli zaciekawiło to Was, no to oczywiście kolejny wykład, który poprowadzi Renata Sidoruk-Sołoducha i Małgosia Witecka, na pewno Państwa zainteresuje, bo będą mówiły o doświadczeniach w nowej rzeczywistości szkolnej, czyli jak poradzić sobie z tym, co jest najbardziej ciekawe w trakcie lekcji, a to, czego w zasadzie teraz nie możemy zrobić, no bo nie mamy dostępu do pracowni biologicznych, chemicznych i tak dalej. Czyli dziewczyny opowiedzą o tym, jak sobie z tym właśnie poradzić w lekcjach online. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Małgorzata Witecka, koło mnie Renata Sidoruk-Sołoducha. Chciałyśmy dzisiaj opowiedzieć Państwu o doświadczeniach w tej nowej rzeczywistości szkolnej. Nie tylko nowej, zreformowanej szkole, ale również w rzeczywistości, która towarzyszy nam od kilku miesięcy. Jak to zrobić z tymi doświadczeniami? Gdzie znaleźć na nie miejsce? Ale przede wszystkim, jak połączyć, jak mądrze je przeprowadzać, jak wprowadzić, jak skompilować wiedzę teoretyczną i doświadczenia tak, żeby uczeń nabierał tych nowych kompetencji. Jakich? No, żeby miał zmiksowaną tą wiedzę, postawy i umiejętności. Tylko jak razem będzie ćwiczył te kompetencje, wtedy będzie efekt przez nas pożądany. Ta współczesna szkoła, o tym wszyscy wiemy, nie powinna być takim miejscem, którym jedynie przekazuje się wiedzę. Bardzo często tak jest. Szczególnie maturzyści wymuszają wręcz taki obraz szkoły, bo oni potrzebują bardzo dużo wiedzy teoretycznej. Wydaje się, że na tym ma polegać ta nauka i że w ten sposób osiągną sukces. A przecież
Szkoła to powinno być miejsce, które kreuje sytuacje edukacyjne. Powoduje to jakieś nowe sprzężenia. Uczeń może odkryć coś, czego o sobie w ogóle nie wie. Nie wie tego o nim też nauczyciel. Może być tak, że ktoś, komu się wydaje, że bardzo nie lubi biologii, będzie wybitnym biologiem. Historie dorosłych ludzi, którzy osiągnęli sukces, są tego najlepszym dowodem. Ktoś, kto miał problemy w szkole, zostawał wielkim naukowcem. Więc ta współczesna szkoła niewątpliwie tak powinna kształtować młodego człowieka. Tak, żeby ten intelektualny, ten pierwiastek intelektualny jakoś był równoważony przez ten emocjonalny. Tam, gdzie są emocje, tam uruchamia się pamięć. I nie zawsze jest tak, że jeżeli coś zrobimy, to będziemy bardzo długo pamiętać, a jak coś usłyszymy, to zapomnimy szybko. To zależy, jak były uruchomione nasze emocje. Doskonale potrafimy pamiętać wykłady, które były emocjonalnie przekazywane, w których opowiadał ktoś coś, czym żył. I taki wykład pamięta się długo. I bywa tak, że robimy doświadczenia, gdzie czujemy jakiś bałagan, nie do końca wiemy właściwie, czemu służą te doświadczenia. Nikt nie zatrzyma się nad wnioskami z doświadczeń. I tak naprawdę po takich doświadczeniach też mamy wrażenie tylko takie, że były fajne doświadczenia, ale czy przerasta nam wiedza? To trudno ocenić. I gdzieś ten uczeń w tym wszystkim, w tej pięknej teorii, bo to się pięknie mówi takie rzeczy, gdzieś jest ten nasz uczeń, który z jednej strony ma spełnić wymogi współczesnej edukacji, musi dostać odpowiednią ilość punktów, musi dobrze napisać test. Ale przecież on od tego nie będzie ani kreatywny, ani nie będzie podejmował nowych wyzwań, będzie trzymał się pewnych schematów. Może być mu trudniej osiągnąć w życiu sukces, nauczyć się czegoś nowego, a coraz częściej słyszymy, że w tym świecie, który już jest, będziemy zmieniać zawody, będziemy się ciągle uczyć nowych rzeczy. Właściwie młody człowiek powinien być przygotowany do tego, by się uczyć całe życie. Czyli by umieć się uczyć. Kto się umie uczyć? No ten, kto rozumie, po co w ogóle to robi. Przecież nie możemy się uczyć dla punktów, tylko dla jakiejś wiedzy. Mamy odpowiadać na jakieś pytania. I doświadczenia w szkole trochę uczą nas właśnie poszukiwać. I uczą nas odpowiadać na pytania, ale też uczą nas mechanizmów, co zrobić, żeby na dane pytanie odpowiedzieć. To, o czym mówię, to właściwie dotyczy takich pięknych słów, które wyczytałam o tym, że właśnie mamy transmisyjny model systemu edukacji i relacyjny. No i właśnie trochę współczesna szkoła jest w takim na rozdrożu między takim sposobem myślenia naśladowczym, mechanicznym, łatwym dla ucznia. Gdzieś przeczytałam ostatnio właśnie artykuł amerykańskiej nauczycielki, która powiedziała, że uczniowie bardzo lubią sytuację wygodną, w której to nauczyciel im wszystko podaje. I tylko uczeń spokojnie, punkt po punkcie coś realizuje. Czyli to wcale nie dotyczy polskiej rzeczywistości, tylko również zauważają to nauczyciele w innych krajach. No i dużo trudniejsze chyba, bo dla ucznia wymagające od ucznia wysiłku, to jest to myślenie refleksyjne i twórcze. Tam rzeczywiście uczeń jest kreatorem, ale też od niego się dużo wymaga. Jego praca jest bardzo, bardzo ważna. Bardzo długo musi dochodzić do pewnych rzeczy, musi powtarzać coś. Więc jest to z jednej strony pożądane, ale z drugiej strony no trudne, czyli pewnie wymaga od nauczycieli jakichś nowych metod, które wymuszą na uczniach tę właśnie taką twórczą postawę. Tę postawę no nie tylko biernego przyswajania wiedzy. I to jest chyba nasze zadanie. W naukach przyrodniczych niewątpliwie bardzo ważna jest ta metoda badawcza.
żeby uczeń mógł kiedyś napisać pracę magisterską, jakiekolwiek badania prowadzić, tak naprawdę będzie musiał doskonale mieć opanowany warsztat tej metody badawczej. I zaczynamy o tym mówić z uczniami już w szkole podstawowej, w drugim etapie edukacyjnym. Mamy wtedy jedną lekcję na to, by uczeń przyswoił sobie, czym ta metoda badawcza jest. Moje doświadczenie nauczyciela, który uczy właśnie młodsze dzieci, jest takie, że oni ledwo zapamiętują, o co chodzi. I na to jest tylko jedna lekcja. Jedyna szansa, żeby oni to poznali naprawdę, to jest przeprowadzanie doświadczeń. I jak to wszystko zmieścić w systemie, w którym w czwartej klasie są 2 godziny, w piątej, szóstej i ósmej 1 godzina, jeżeli chodzi o biologię i geografię. W liceum wszystko zależy od tego, czy jaki profil uczeń realizuje, jak to wszystko zrobić, bo tego się tak naprawdę nie da i o tym wszyscy mówią. No właśnie, więc teraz przejdziemy do tej praktyki. Czyli jak upchać to, żebyśmy mieli... tworzyli, czy podążyli z uczniem drogą kreatywności, żebyśmy dali solidną porcję wiedzy, która da mu możliwość i szansę w tym systemie, w którym teraz jesteśmy. Da mu możliwość dostania się na wybrany kierunek studiów, napisania tej matury, napisania egzaminu ósmoklasisty, tak jak należy. Jak to zrobić, by wypełnić te wymagania, ale jednocześnie by budować jego poczucie własnej wartości, by odkryć w nim potrzebę tego szukania, stawiania sobie pytań, to co tak naprawdę otwiera i co może być kiedyś sukcesem w jego życiu. No i właśnie, spróbujmy się teraz zastanowić, jak zrobić to w łatwy, przyjemny sposób, a strawny, lekko strawny, że tak powiem, dla obu stron, i dla nauczyciela, i dla ucznia. Tu z pomocą przychodzi taka metoda, która wcale nie jest nową metodą. Metoda IPSE, czyli Inquiry-Based Science Education, czyli nauczanie poprzez dociekanie, poprzez zadawanie pytań, poprzez takie krytyczne myślenie, poprzez pobudzanie tej pamięci długotrwałej, z wykorzystaniem czegoś, co mamy wokół siebie, czyli tak zwanego sprzętu, ja to popularnie nazywam tak zwana metoda z kuchni, kiedy to nie potrzebujemy specjalnego sprzętu, wyciągu, bo substancje toksyczne będą nam się gdzieś wydzielały, tylko prostych rzeczy z kuchni, soli, cukru, octu, czy na przykład takiej żelatyny, czy agaru. I coś, co zachęca uczniów do wspólnego działania i do popełniania błędów, zastanawiania się, jak można coś w tym naszym eksperymencie zmienić, żeby uzyskać oczekiwane efekty. Ta metoda jest na tyle ciekawa, że głównym jej założeniem jest zaktywizowanie młodego człowieka. Tutaj uczeń ma grać tą główną rolę, a nauczyciel jest tylko osobą wspierającą, przyglądającą się i pomagającą w jakichś trudnych, kryzysowych sytuacjach. Natomiast uczeń we współpracy ze swoim kolegą, koleżanką ma aktywnie działać. I w związku z tym tutaj najważniejsze w tej metodzie są tak zwane inspirujące pytania. Czyli coś, co pobudzi tego młodego człowieka, żeby zechciał się zastanowić nad danym eksperymentem, danym doświadczeniem, danym zjawiskiem. Czyli załóżmy, dlaczego komórki są małe, a nie mogłyby być duże, czy nie mogłyby normalnie funkcjonować. A jak taki słoń z olbrzymimi uszami radzi sobie w gorącym klimacie? Czy płazińce na przykład mają szansę na przetrwanie bez szczególnie wykształconych układów krążenia czy układu oddechowego? A w jaki sposób ta ewolucja u tak olbrzymich organizmów jak wieloryby przebiegała? No i taka prosta rzecz związana z naszym własnym ciałem. Dlaczego próbujemy trzymać ręce przy własnym ciele, kiedy robi nam się zimno? Czyli takie niebanalne, niełatwe do odpowiedzenia, do znalezienia odpowiedzi pytania, które mobilizują nas do aktywności. I tutaj wejdę w słowo Renacie. Bo właściwie to nie powiedzieliśmy jeszcze o bardzo ważnym problemie lub takim punkcie, który jest teraz jakby tak żyjemy nim. Czyli tym, że bardzo wiele rzeczy
Możemy zrobić w chmurze, a właściwie musimy zrobić w chmurze i nie wiadomo, czy za chwilę nie będziemy po raz kolejny prawie w całości robić tego w chmurze. Otóż tę chmurę, która jest tak na wszelki wypadek, na wypadek zdalnego nauczania, nie wykorzystać właśnie do tego, byśmy zwiększyli ilość godzin dydaktycznych, którymi dysponujemy. To, co mówiła Renata, bardzo dobrze może sprawdzić się właśnie w chmurze. Trzeba tylko stworzyć uczniom to miejsce. To może być, to są przeróżne platformy, na których szkoły pracują. My tu podamy przykład akurat Office 365. W Teamsach przygotowałam dla uczniów, tu jest akurat tabelka przygotowana w Excelu, naprawdę pierwsze narzędzie, które mi przyszło do głowy, równie dobrze może być to tabela stworzona w innym programie. O co chodziło? O to chodziło, że uczniowie w piątej klasie, tak jak już wcześniej mówiłam, nie pamiętają tych kolejności, prawda, metody badawczej. I żeby nie musieli się uczyć tego na pamięć, bo jest to wtedy totalnie bezmyślne, to stworzyłam im szablon, w którym te punkty są, a oni mają robić różne doświadczenia. Jak? W domu. Renia już mówiła o tym, że najlepiej robić doświadczenia z czymś, co mamy w kuchni. Jest to bezpieczne. Nie ma problemu, że coś sobie zrobią. I bardzo łatwo, pomalutku, wypełniając moje polecenie, będą mogli wypełniać szablon, który jest bardzo ładnie przygotowany, właśnie pod te punkty metody badawczej. Każdy uczeń pracuje na swojej kopii dokumentu. Więc ja szykuję jeden szablon, i potem każdy uczeń pracuje. Mogą pracować w grupach. Teraz mamy to przez obecną sytuację trochę ograniczone, ale właśnie, gdy pracują w domu, gdy pracują w chmurze, mogą spokojnie tworzyć grupy. I wtedy taki szablon może tworzyć dana grupa. Inną alternatywą mogą być formularze. Ja tutaj pokazuję Państwu formularz googlowski, które w bardzo fajny sposób nadają się do zaplanowania całego eksperymentu, tej całej procedury. Możemy tutaj wprowadzić ucznia w świat eksperymentu, którym będziemy się zajmować, podając krótkie informacje lub na przykład umieszczając dodatkowo film. Możemy umieścić tutaj procedurę eksperymentu, jakie rzeczy uczeń potrzebuje, żeby eksperyment wykonać. Poprosić go, żeby podał hipotezę, problem badawczy, żeby następnie spróbował swoje wnioski po przeprowadzonym eksperymencie umieścić w tym formularzu. A co ma z tego nauczyciel? W przypadku korzystania z formularzy na przykład googlowskich ma możliwość później zebrania tych informacji i to się staje bardzo fajnym miejscem do prowadzenia dyskusji z uczniami, którzy te eksperymenty zrobili, do porównywania ich wyników, wniosków, do sprawdzenia jak któremu co wyszło, a żeby móc to zweryfikować i może zastanowić się, co w następnym razem powinniśmy zmienić i może coś ulepszyć. I wiele jest możliwości, które daje nam ta właśnie kuchnia, bo w kuchni już od małego przecież eksperymentujemy przy samym swoim gotowaniu. Dlatego ja tak uwielbiam te wszystkie rzeczy, które są proste, bezpieczne i w swoich poszukiwaniach natknęłam się na fajną substancję, którą na pewno znają osoby niespożywające pokarmów mięsnych, bo jest to bardzo fajna alternatywa dla żelatyny pochodzenia zwierzęcego, a mianowicie agar. Agar pochodzenia roślinnego, a właściwie jest to substancja pochodząca z glonów, która ma również właściwości żelujące, bardzo łatwo zastyga. Kolor jest jej w naturze występujący, przeźroczysty, taki żółtawy. Natomiast ja tutaj, jak Państwo widzą na tym slajdzie, zabarwiłam go sobie, znowu korzystając z rzeczy bardzo naturalnej, a mianowicie czerwonej kapusty. I kolor się wtedy tego mojego agaru zamienił na taki fioletowy, granatowy. I następnie umieściłam w eksperymencie z uczniami do pojemnika, w którym znajduje się specjalna substancja. Wcale nie taka jakaś specjalna i magiczna, bo po prostu ocet z kuchni wzięty. I zaczął się ten agar odbarwiać. Nie bez znaczenia tutaj jest, że proszę zauważyć, że mamy różne wielkości tych klocuszków agarowych.
I to odbarwianie dzieje się w różnym stopniu w zależności od wielkości tych klocuszków, ale nad tym będziemy się zastanawiać na naszym warsztacie. Chciałabym tylko zaciekawić, że jest to bardzo fajna i prosta rzecz do eksperymentowania. No i technologie. Technologie, które po prostu są nieodzowne do tego, żeby teraz w chmurze razem z dziećmi pracować, żeby je zachęcić, żeby je zaciekawić. I przykład tutaj narzędzia, które fajnie się sprawdza, chociażby do ukrycia jakichś informacji dotyczących eksperymentu, QR kody. Ja tutaj proponuję narzędzie QR Code Monkey. Dlaczego? Dlatego, że ono umożliwia stworzenie QR kodu, który jest indywidualny. Tu możemy włożyć własne logo, które jest powiązane z tematem na przykład doświadczenia czy eksperymentu, którym będziemy się zajmować, kształt, kolorystykę, więc bardzo fajne daje możliwości i jest przy okazji bardzo prostym narzędziem. Oczywiście wsparciem ogromnym są filmy. Wiadomo, że najlepiej te własne, jednak nauczyciel, który jest człowiekiem mocno zapracowanym, nie zawsze może znaleźć na to czas, żeby tworzyć, lecz sieć oferuje mnóstwo fajnych propozycji, które można wykorzystać. I tutaj proszę się też nie zrażać tym, że mnóstwo filmów jest w języku angielskim, dobrej jakości, ponieważ teraz już technologia jest na tyle rozwinięta, że łatwo można sobie przyswoić tłumaczenia i napisy pojawiają się w języku polskim, jak również młodzież, która współcześnie naprawdę dużo już się uczy tego języka angielskiego, nie widzi w tym żadnego większego problemu. Wsparciem ogromnym również i rzeczą, która umożliwia łatwiejsze zrozumienie trudnych treści w łatwy sposób, są symulacje. Symulacje, które umożliwiają pobawienie się bez stresu, że coś popsujemy, że może coś uszkodzimy. Zmieniamy określone parametry i tu propozycją moją jest taka prosta symulacja pokazująca, jak się ma powierzchnia do objętości na prostej figurze geometrycznej, gdzie możemy zmieniać szerokość, głębokość i wysokość tego obiektu i obserwować, jak to wpływa na przykład na organizm żywy i dlaczego te komórki są małe. I dlaczego one powinny być małe i jak to organizmy żywe potrafią w swoim funkcjonowaniu wykorzystać. No i na koniec bardzo fajna sprawa, czyli zrobiliśmy eksperyment, sprawdziliśmy może jak w symulacji to wygląda. Czas na to, żeby udokumentować nasze poczynania. I z pomocą znowu przychodzi nam technologia, bardzo proste narzędzie online, którym jeśli założymy sobie konto darmowe, umożliwia nam zapisywanie naszych obrazów. Jeśli nie, to tylko pobieramy gotowy obraz. Chemix.org jest to prosta aplikacja znajdująca się właśnie w chmurze, której możemy tworzyć zamiast opisowego dokumentowania doświadczenia graficzny obraz, w którym opisujemy poszczególne elementy, które wykorzystujemy w danym doświadczeniu. No i w taki oto prosty sposób. Eksperymentowanie równa się nauka i zabawa. Ja tutaj poeksperymentowałam kolorami na moich zdjęciach, żeby pokazać, że to jest jeden wielki eksperyment, bo idąc za słowami Mary Lou Cook, kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów, a przy tym dobra zabawa. Tak, żeby w tym naszym mózgu pojawiło się właśnie to serduszko, które mówi, że oprócz tego, że coś robimy, to czujemy, że to ma dla nas sens i znaczenie. I na tym chciałobyśmy skończyć. To są takie nasze luźne pomysły nauczycielek, które uczą w szkole, które borykają się codziennie z różnymi problemami, więc na pewno to, co mówimy, nie jest łatwe, o czym wiemy, natomiast da się zrobić. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy za wystąpienie dotyczące eksperymentu. Teraz przyszła pora chyba na moje wystąpienie, czyli ono o lekcjach zdalnych w Office 365. Drodzy Państwo, ja jestem autorem, pomysłodawcą z grupy na Facebooku Szkoła z Office 365. W tej chwili na tej grupie jest ponad 26 tysięcy osób z całej Polski, nauczycieli, którzy szukają porad, inspiracji. Tak naprawdę do tego, żeby właśnie przygotować wystąpienie swoje dotyczące Office 365. Że coraz więcej pojawia się tam nowych osób, coraz
częściej pojawiają się te same pytania, czyli jak poprowadzić lekcje zdalne w Office 365. A tak naprawdę, słuchajcie, moi drodzy, to jest tak, że ta aplikacja jest bardzo, bardzo intuicyjna. Trzeba się z nią tylko troszkę zaprzyjaźnić. I to, co musimy zrobić, no to musimy po prostu ustawić sobie te spotkania w taki sposób, żeby nas uczniowie nie wyciszali, żeby nie wyciszali się nawzajem, żeby nie wyrzucali się z zajęć. Ja poproszę Marcina teraz o przełączenie widoku na mój komputer. Już Marcinie, czy nie? Mam nadzieję, że mnie słychać. Czyli słuchajcie Państwo, ja będę teraz szybko chciał pokazać, w jaki sposób, w taki bardzo przyjazny sposób zorganizować sobie spotkanie w Microsoft Teams, no i pokazać troszkę też tych możliwości, które mamy w związku z poprowadzeniem zdalnych. No, żeby nie zanudzać, ja zaczynam od tego, że jestem zalogowany do Office 365. Zwracam też uwagę, że jeśli pracujemy w kilku szkołach i mamy kilka kont, warto zainteresować się przeglądarką Microsoft Edge. Ta przeglądarka pozwala obsługiwać profile, czyli ja mogę być w jednym oknie zalogowany jedną przeglądarką, jednym profilem, jedną usługą Office 365, a mieć również łatwy przełącznik do tego, żeby przejść do innego profilu, do innego tenanta, tak żeby pracować w innej szkole. Czyli tak, słuchajcie, jak zorganizować lekcje, żeby uczniowie mnie nie wyrzucali? To jest odwieczne pytanie, czyli wchodzę do Teamsów. No i to, co muszę zrobić, no to muszę zaprojektować spotkanie. Oczywiście mogę je zrobić bezpośrednio w kalendarzu, mogę je zrobić również bezpośrednio w kanale. Warto jest jednak pamiętać o tym, aby to spotkanie było zaplanowane. Uczymy wtedy uczniów planowania, pracy z kalendarzem, organizacji czasu, a jednocześnie my też widzimy w naszym kalendarzu to, co jest dla nas istotne. Czyli planując spotkanie w Office 365, jeśli chcemy zaplanować takie spotkanie, na przykład w środę 2 grudnia, no to oczywiście tworzymy nowe spotkanie. Tutaj wpisujemy, nie wiem, lekcja muzyki. To, co jest istotne, możemy tą lekcję zaplanować oczywiście o określonej godzinie, na przykład o 8 rano. Bardzo często pojawiają się pytania, jak zrobić lekcję, która będzie trwała nie na przykład nie 30 minut, tylko 45 minut. Albo jak zrobić niestandardowy czas. No, sprawa jest bardzo prosta, słuchajcie. Bo po prostu musimy tutaj wpisać ręcznie, zaznaczyć to okienko i z klawiatury wpisać sobie na przykład 8:15. To jest takie najprostsze zadanie. Kolejna ważna rzecz, którą warto zrobić, to ustawić powtórzenia, żebyśmy nie musieli męczyć się z takim planowaniem lekcji w nieskończoność. Czyli robimy cykl, nie powtarza się, zmieniamy na niestandardowe. Dlaczego niestandardowe? Dlatego, że możemy oznaczyć, kiedy jest początek, jak często się taka lekcja powtarza, takie spotkanie się powtarza, na przykład co tydzień, i wybieramy datę końcową. To jest bardzo istotne z punktu widzenia, organizacji sprzątania później w Office 365 i tego, żeby lekcje z jednego semestru nie przechodziły na drugi semestr. Jak zrobimy koniec, po prostu te lekcje zostaną dodane w kalendarzu. Bardzo ważne jest, żeby dodać jakiegoś uczestnika. Możemy dodać wszystkich, jeśli mamy grupę pojedynczą. Możemy dodać też spotkanie na kanale. Ja dodam szybko tutaj jednego ucznia, żeby nie zabierać nam czasu. No i robię wyślij. I to nie jest koniec, słuchajcie, organizacji takiego spotkania. Moje spotkanie oczywiście pojawiło się w cyklu, czyli za tydzień również jest dostępne. Natomiast ja bym chciał zademonstrować jeszcze jedną rzecz. Po takim rozpoczęciu, jakby zaplanowaniu spotkania, warto do niego wejść jeszcze raz i jeszcze raz go wyedytować. Dlaczego?
Dlatego, że w tym spotkaniu po jego stworzeniu pojawiają się dodatkowe opcje spotkania. I w tych opcjach spotkania warto zaznaczyć, kto jest, słuchajcie, organizatorem spotkania, kto jest prelegentem, kto może prezentować, kto może omijać poczekalnię. Bardzo często na grupie pojawiały się problemy związane z tym, że uczniowie wchodzili do spotkania przed nauczycielem. Nie wszystkim to się podoba. Możemy bardzo łatwo to opanować w taki sposób, że włączyć poczekalnię dla wszystkich. Czyli tutaj, kto może ominąć poczekalnię? Jak wybierzemy tylko ja, no to nikt przede mną do tego spotkania nie wejdzie. Kto może prezentować, czyli kto może mieć prawa osoby prowadzącej spotkanie? Znowu domyślnie mamy wszystkich, a my byśmy chcieli, żeby tylko nauczyciel był prowadzącym, czyli żeby nauczyciel miał te wszystkie funkcjonalności, które są związane z prowadzeniem zajęć, wyciszaniem uczniów i tym podobnymi rzeczami. Jak to zrobimy? To moi uczniowie do spotkania w tej chwili nie wejdą, dopóki ja ich nie wpuszczę, a oprócz tego nie będą mogli się wyciszać nawzajem. Zamykam to okno, wracam do Teamsów, spróbuję dołączyć do tego spotkania i pokazać jeszcze jedną funkcjonalność, a mianowicie dołączę teraz. Ja mam wyłączoną kamerę tutaj ze względu na nasze połączenie. Natomiast słuchajcie, to co jest istotne to, że ja mogę oczywiście na komputerze włączyć sobie, a ja jestem w przeglądarce, a nie w aplikacji, dlatego mam tutaj kłopoty. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Nie wolno robić tego, co ja zrobiłem w tej chwili, to znaczy prowadzić zajęć z przeglądarki. Zawsze instalujemy aplikacje i prowadzimy zajęcia z aplikacji, dlatego że mamy więcej możliwości. Możemy tam włączać tła, możemy zmieniać te tła, możemy dodawać własne tła, możemy ustawiać podgląd na przykład na 49 osób, możemy robić spotkania w auli takiej wykładowej. To wszystko jest dostępne w aplikacji. O aplikacji i o tych nowościach, o których teraz troszkę powiedziałem, będę mówił podczas warsztatu. Natomiast teraz chciałbym się przesiąść jeszcze na to, co można zrobić z samym Office'em 365, a konkretnie co możemy zrobić na przykład z aplikacją OneNote. Słuchajcie, ja mam przygotowanego takiego OneNote'a dla uczniów. On jest trochę oszukany, bo jakby ogarnia różne przedmioty. Zobaczcie, OneNote, czyli notes do prowadzenia notatek, może być również zeszytem do prowadzenia zajęć. Ja mogę wykorzystać dla swoich potrzeb po prostu OneNote'a, a na potrzeby klasy mogę użyć klas notebooka albo klas notebooka, czyli notesu zajęć, który jest wbudowany w Teams. Co ja mogę w takim notesie zrobić? Słuchajcie, mogę po prostu zrobić na przykład notatkę dotyczącą impresjonizmu. Czyli mogę dodać obrazek, mogę dodać trochę tekstu, mogę dodać do takiego OneNote'a film, który oczywiście będzie mógł być w OneNote'cie odtworzony. Ja długo go nie będę pokazywał, tylko przejdę do karty pracy. Słuchajcie, bo karta pracy, czyli osadzony na kolejnej stronie notesu materiał, pozwala mi tutaj wpisywać różne rzeczy. Co więcej, OneNote ma wbudowane narzędzia do rysowania, czyli ja mogę tutaj wpisać jakieś rzeczy, o które zostałem zapytany. Mogę napisać, nie wiem, Monet. Bardzo polecam również wyposażenie się. Teraz jest okazja, żeby zakupić dodatkowy sprzęt, na przykład tablety graficzne, które pozwalają pisać za pomocą rysika w naszym notesie. Oczywiście ja mogę tutaj rysować, wstawiać oceny, to nie jest żaden problem. Mogę na kolejnej karcie mieć również klucz odpowiedzi. Mogę dodawać zdjęcia, czyli na przykład mogę umieścić notatkę, która jest przygotowana wizualnie. To też ważne, słuchajcie, żeby nie kazać dzieciakom siedzieć bardzo długo przy komputerze, no bo
oni w tej chwili pracują więcej niż ludzie w korporacjach przy tych komputerach. Czyli możemy jakby podzielić pracę im na pracę w zeszycie, którą mogą sfotografować swoim smartfonem i wrzucić efekt tej pracy do właśnie do na przykład do notesu. I może to wyglądać tak jak w tym przypadku. Możemy oczywiście dodać materiały, które są, nie wiem, fragmentami lektur. To wszystko jest możliwe w OneNote'cie. Oczywiście, o ile pozwala na to dozwolony użytek w edukacji, czyli nie powinniśmy tego udostępniać poza naszą klasę. Możemy dodać, nie wiem, atlas geograficzny albo fragment atlasu geograficznego, który będziemy wykorzystywali na lekcji. To wszystko jest także możliwe. Ja mogę oczywiście takie fragmenty zbliżać. Wszystko zależy też od tego, jaką będę miał rozdzielczość. OneNote pozwala na przykład na osadzanie materiałów z zewnętrznych narzędzi. W tym przypadku mam osadzony applet z GeoGebry. To matematycy pewnie znają, jeśli nie, to zapraszamy na warsztaty do ośrodka, który pozwala konstruować różne figury. Pozwala też robić symulacje, modele, co się będzie działo, jak na przykład mamy dwa prostokąty i zmieniam długość boków tych prostokątów w zależności od tego, jak tutaj przeciągam suwaczkiem. To wszystko dzieje się, słuchajcie, w OneNote. Mogę dodawać wykresy. OneNote bardzo ładnie rozpoznaje takie elementy, czyli mogę zaznaczyć tekst napisany odręcznie i poprosić go, żeby przerobił go na zapis matematyczny. Mogę poprosić go o wykres 2D, mogę poprosić o rozwiązanie względem, nie wiem, X-a, mogę, słuchajcie, to wszystko wrzucać jako strona do mojego notesu. Mogę wreszcie OneNote'a używać jako zwykłej tablicy, czyli mogę na przykład tutaj napisać sobie, nie wiem, lekcja, tylko zmienię szybko pisaczek. Ja jestem nieprzygotowany dzisiaj do zajęć, nie przyszedłem z tabletem, tylko piszę myszką, w związku z tym wygląda to tutaj tak koślawie, ale spróbuję, słuchajcie, napisać tutaj, nie, Marcin. Marcin jest naszym operatorem dzisiaj sprzętu. Słuchajcie, mogę taki fragment zaznaczyć i spróbować zmienić pismo na... Nie chcę zamienić pismo. A tu jest pismo odręczne na tekst, źle spojrzałem. Czyli zobaczcie, on też rozpoznaje, potrafi zamienić pismo odręczne na tekst. Oczywiście na biologii mogę osadzać znowu filmy, mogę wstawiać jakieś elementy ćwiczeń, w których mogę coś napisać. Nie wiem, to jest chyba 6. Czyli też mogę poprosić uczniów, żeby to... Mam nadzieję, że nie ma biologa, szybko uciekam. Mogę, słuchajcie, jak pracuję w Office 365, znacie zapewne Formsy. W Formsach możemy robić jakby różne testy, ankiety. I zobaczcie, że takie ankiety, takie Formsy możemy w OneNote również osadzić jako element strony i poprosić, żeby uczniowie go wykonali i przesłali jako odpowiedź swoją. Coś tutaj mam napisać. Tutaj mamy edytor równań, czyli matematycy powinni być zadowoleni. Robię prześlij. Słuchajcie, możemy również skorzystać ze Sway'a, czyli z narzędzia do tworzenia, do generowania stron internetowych, które są tak naprawdę efektem naszej pracy. Taka strona wygenerowana w Sway'u, czyli taki projekt, który uczniowie mają zrobić, tworzy się bardzo, bardzo prosto. Nie mamy na to czasu dzisiaj, ale ja zapraszam na naszą stronę dotyczącą Office 365, czyli office365.olzk.edu.pl. Tam mamy webinary, które pokazują, jak na przykład stworzyć szybko Sway'a. Natomiast to są strony, które wyglądają w taki bardzo fajny, przyjazny sposób. Mamy jakieś zdjęcia do przeklikiwania, mamy suwaczki możliwe do osadzenia, czyli mogę przeciągać, mogę tutaj robić różne rzeczy. Czas mnie goni. Ja napisałem na spotkaniu dotyczącym naszego mojego warsztatu, że zaczyna się 17.20, już jest 17.30. Ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to zachęcam Państwa do tego, żeby skorzystać również z oferty Microsoftu
dotyczącej wsparcia nauczycieli, a mianowicie strony education.microsoft.com. To są takie centrum dla nauczycieli z całego świata. Ono jest spolszczone. Możemy z niego korzystać. Możemy tutaj w tym centrum jakby robić kursy, które pokazują możliwości Office 365 Teamsów, ale również nauczania takiego z wykorzystaniem technologii. Bo musimy pamiętać, że no pandemia kiedyś się skończy i wrócimy do szkoły, która będzie zupełnie inna. Dla tych osób, które wiedzą, co to jest Microsoft Education.com, Centrum Edukacji Microsoftu, kod osiągnięcia, który można wpisać za to szkolenie, które teraz się odbyło i można zdobyć sobie punkty. Przez chwilę jest wyświetlony. Natomiast ja za to wystąpienie dziękuję i przechodzimy już do części konferencji. Nie tylko zmieniam jakby się z roli występującego, prowadzącego wykład na rolę osoby prowadzącej konferencję. Słuchajcie, dobrze, co dalej? Bardzo, bardzo mnie tutaj dziewczyny z działu przyrodników prosiły o to, żeby zareklamować konkurs z technologią Świat Nauki. Konkurs, słuchajcie, się rozpoczyna niebawem, a w zasadzie już się rozpoczął seminarium 26 października, natomiast zobaczcie, że zgłoszenia szkół do konkursu można realizować do 30 listopada. Warto wziąć udział w konkursie, ciekawe, inspirujące rzeczy tam się będą działy. Zapraszamy na stronę główną ośrodka, tam będzie informacja o konkursie, po naciśnięciu przycisku zapraszamy. Kolejna ważna informacja, którą mamy, to jest informacja dotycząca konkursu Zróbmy nasz film, historie zapisane w obrazie. Wiemy, że jest ciężko realizować takie projekty filmowe, aczkolwiek ja widziałem materiały zrealizowane online, jakieś nagrania z koncertów i tym podobne rzeczy, czyli dla chcącego nie ma nic trudnego. My zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się również do konkursu. Zwróćcie uwagę, że do konkursu zgłaszamy się do 30 listopada, ale to jest zgłoszenie tylko, które musimy przesłać. Filmy będziemy przyjmowali jeszcze w lutym. Dobrze, kolejna rzecz, w sumie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, bardzo wartościowa, to kolejny grant, który ośrodek realizuje, a mianowicie lekcje Enter. Zachęcamy szkoły do dołączenia do tego projektu. Bardzo wartościowy projekt, bardzo fajne rzeczy będą się działy. Wszystko również znajdziecie na stronie ośrodka oizk.waf.pl. No dobrze, idźmy dalej. Chciałem pokazać też stronę taką informacyjną, że ośrodek jest globalnym partnerem Microsoftu. Natomiast na tej stronie bardzo istotne jest to, co widać tutaj pod strzałką, czyli zaznaczony komputer z czapeczką. To jest link do naszej platformy obsługi szkoleń, na której znajdziecie mnóstwo szkoleń dla różnych nauczycieli, nie tylko dla informatyków. Tak naprawdę ja dzisiaj patrzyłem na tą ofertę, to w tej ofercie dzisiaj dla informatyków jest bardzo mało. Mamy warsztaty, szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów. Oczywiście dla informatyków też coś znajdzie się dotyczące programowania. Zwracam uwagę, że tutaj też mamy kod osiągnięcia, bo to jednak strona trochę związana z Microsoftem, który można przepisać, aby uzyskać punkty na platformie Microsoft Education.com. Adres taki, żeby wpisać go z palca, czyli poso.izk.waf.pl, to jest platforma obsługi szkoleń. Tutaj można znaleźć całe mnóstwo szkoleń. Mamy szkolenia i z Office 365, i z tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, materiałów promocyjnych i tak dalej, długo by o tym opowiadać. Zachęcam do samodzielnego zapoznania się z tym materiałem. No i słuchajcie, drodzy Państwo, to jest koniec części oficjalnej. Ja może wrócę jeszcze do tego slajdu, w którym jest informacja o zaświadczeniu i jest wyświetlone hasło. I zapraszam na warsztaty.
Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia z tymi, którzy będą na moim warsztacie. Zacznijmy za jakieś 5 minut. Do zobaczenia. Thank you.